Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was pomysł na zakładkę. Malutką, słodziutką zakładkę zrobioną z drutu w kształcie podwójnego serca, idealną do książki albo do kalendarza lub do notesu. Do zrobienia takiej zakładki będzie nam potrzebny kawałek drutu. Ja mam akurat tutaj 15 cm. Ważne, żeby drut był troszeczkę sztywniejszy, żeby ta zakładka się dobrze trzymała. Oprócz tego mam obcążki ze standardową końcówką w miarę. Tak wyglądają. I jeszcze mam drugie z mniej standardową. Łatwiej niż tymi jest tutaj robić różne zaokrąglenia. Są bardziej precyzyjne. Oprócz tego mam washi tape, z której zrobię coś w rodzaju flagi z boku serduszka. I zaczynam od tego, że drut tępiłam na końcach, żeby nie był ostry i żebym się nie pokaleczyła robiąc to serduszko. I zaczynam od takiego drobnego zawijasa. W tym miejscu zaginam drut. I wyginam w drugą stronę, czyli najpierw w jedną stronę, a potem w drugą stronę. I jest to już góra serduszka, tego mniejszego. I następnie zaginam w dół. I już prawie to mniejsze serce jest gotowe. Tylko jeszcze wystarczy, że podegnę końcówkę do góry w tym miejscu i będzie pełne serce. Tutaj przytrzymuję i podginam. I teraz robię zewnętrzne, troszeczkę większe serce. Tutaj znowu musi być zaokrąglenie na jedną stronę. Na samym środku, w tym miejscu zagięcie. Drugie zaokrąglenie. I końcówkę zaginam do góry, tuż zaraz za szpicem. Jeszcze troszkę poprawiam palcami, jeszcze mogę drugimi szczypcami poprawić, szczególnie zaokrąglenia, żeby były bardziej dokładne, bardziej precyzyjne. Ale wydaje mi się, że już całkiem nie najgorzej moje serce wygląda. Prezentuje się całkiem dobrze. Teraz jeszcze tylko dokleję chorągiewkę. W tym celu odrywam kawałeczek cieniutkiej różowej washi tape. Przekładam przez jeden bok serca i składam na pół, a dokładnie sklejam. Końcówkę obcinam, tak żeby miała taki kształt właśnie chorągiewki. I już mam gotowe dwa serduszka. Najlepiej jest, żeby obydwa końce znalazły się na jednej stronie. Wtedy jest bardziej stabilne. Właśnie w ten sposób. Tutaj mamy obydwa końce na jednej stronie, a to mniejsze serduszko znajduje się z drugiej strony. Tutaj jest mniejsze serduszko, a większe jest z tej strony. Większe i końcówka mniejszego. Już mam dwa serduszka. Jak widzicie, bardzo proste do zrobienia. Wystarczy mieć właśnie szczypce albo jakiś inny rodzaj kombinerek i kawałek drutu. I oczywiście oprócz serduszka możecie robić inne kształty. To niekoniecznie musi być serduszko. Jak tylko nauczycie się posługiwać kombinerkami i drutem, to możecie naprawdę ciekawe kształty robić, a potem wykorzystywać właśnie jako zakładki. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Będę się ogromnie cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz zapraszam Was do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!